Jak dobrze wiemy, Fortnite lubi nas zaskakiwać częstymi aktualizacjami, a co ważniejsze, dobrymi. Prawdą również jest, że jesteśmy dopiero w połowie sezonu trzeciego i to nawet w nim zostało dodane wiele zmian na mapie, czy też w samej rozgrywce. Wielu graczy skarży się, w tym też ja, że mapa jest stanowczo za mała oraz wszystkie miejscówki są już dosyć nudne i obeznane ze względu na częste przebywanie na nich. Może to być tylko plotką, ale moim zdaniem twórcy na czwarty sezon szykują coś wielkiego. Nie mówiąc o karnecie, który będzie oczywiście tematyczny, to moim zdaniem dodadzą również nową mapę. W takim PUBG-u mamy mapę piaszczystą, na pustyni, czy jakkolwiek to nazwać. W Fortnite również super pomysłem byłoby dodanie takiej mapy wraz z jakimiś piramidami i innymi fajnymi miejscówkami. Na pewno dodałoby to fajnej świeżości do gry, a oczywiście wraz z tym karnet z itemami związanymi z jakimiś na przykład momiami, faraonami i innymi rzeczami. Oczywiście na sezon czwarty będzie wiele innych zmian, z których się na pewno ucieszycie, ale to już na inny materiał. Dajcie znać, czy waszym zdaniem twórcy powinni dodać nową mapę, czy poszerzyć obecną. Pamiętajcie, że to tylko moja teoria i może się ona sprawdzić lub też nie. Jeżeli podobał wam się odcinek, zostawcie łapkę w górę, suba oraz komentarz. Na razie!